Witam, dzień dobry, Jacek Balkan, to jest MotoDziennik w środę, serdecznie zapraszam, a dzisiejszy program zaczniemy od nowości, również z Polski. Pewnie słyszeli Państwo, na pewno czytali o nowym sposobie podatnika. W tej grupie znajdujemy się my wszyscy na przepisy regulujące odliczenie podatku VAT, gdy rząd zabrał rok temu możliwość odpisywania podatku od aut z kratką i przede wszystkim znacznie ograniczył możliwość zakupu paliwa, czy raczej wrzucania tego zakupu w koszty. I wtedy mniej więcej Polacy zaczęli kombinować sposób na bankowóz, czy auto specjalne, pomocy drogowej, już Państwu kiedyś opisywaliśmy, z tym, że były to działania, wydawało nam się, na granicy prawa, realizowane przez podejrzane warstaciki, działające wzdłuż Niemiec Granicy. aż tu nagle w poniedziałek dostajemy maila od firmy Volvo. I co się okazuje, firma, która w ubiegłym roku była liderem na polskim rynku, jeśli chodzi o samochody z segmentu premium, postanowiła na tym nie poprzestawać i ogłosiła, że wprowadza do sprzedaży bankowozy typu C. Są to auta wyposażone w kuloodporne szyby i pancerną karoserię, a skąd? Wystarczy immobilizer, dodatkowy alarm z powiadomieniem i pojemnik na gotówkę, nawet nie safe, montowane w miejscu koła zapasowego. Co może być pewną niedogodnością? Tym bardziej, że po takiej operacji nie będzie już można zamontować instalacji gazowej. Przeróbka dostępna jest do większości modeli przede wszystkim do najpopularniejszych, czyli wszystkich XC, do nowych S i V60 oraz do S80. Jednak jeśli ktoś myśli, że firma Volvo pozwoli nam skonsumować oszczędności w samotności, to się grubo myli. Przeróbka kosztuje 10,5 tysiąca zł netto i coś czujemy, że będzie z tego niezła afera. Nieco zmieniając temat, niedawno firmy Peugeot, Citroen i Toyota niemal jednocześnie poinformowały o wprowadzeniu do sprzedaży odświeżonej wersji modelu 107 C1 Jaigo. I trochę nas to zdziwiło. Trojaczki z Kolina mają już 7 lat, jeżdżą jakby miały 17. Na szczęście, po zmianach stylistycznych, wyglądają nieco lepiej. Choć w komunikacie o zmianach w zawieszeniu nie ma ani słowa. Jest za to takie oto zdanie: nowa, bardziej nowoczesna i atrakcyjna tożsamość, stanowiąca połączenie wyrazistego i wyrafinowanego stylu, została dodatkowo zaakcentowana poprzez nowe wzory tapicerek. Śmieszne są też ceny: to auto jeździ jak taczka, a kosztuje przynajmniej 35 tysięcy w Peżocie, tyle samo w Citroenie i 3 tysiące mniej w Toyocie. Jak taczka, dobrze Państwo słyszeli. Za to auta marki Dacia mogą rozczarować co najwyżej estetów, głównie materiałami, z których wykonane jest wnętrze. Coś za coś, dzięki temu auta są naprawdę tanie, a logan MCV czy Duster wyglądają nawet całkiem znośnie z zewnątrz. Niedługo do dość ubogiej, jak na ten moment oferty, dołączy jeszcze jeden pojazd, minivan z prawdziwego zdarzenia, pięcio- lub nawet siedmioosobowy. Auto wygląda naprawdę nieźle: trochę jak Renault Scenic, trochę jak Chevrolet Orlando, i to pewnie z tym ostatnim vanem bój będzie w salonach toczyć. Auto zostanie zademonstrowane na targach w Genewie za dwa miesiące i pewnie jeszcze w tym roku trafi do salonów. Czy będzie wersja elektryczna? A skąd? Tam, gdzie liczy się cena i nade wszystko ilość sprzedanych sztuk, na takie ekstrawagancje miejsca nie ma. Dowodzą tego choćby badania renomowanej firmy audytorskiej. Z opracowania wynika, że większość menadżerów branży motoryzacyjnej ocenia, że do roku 2025 elektryczna motoryzacja nie osiągnie zakładanego 15% udziału w rynku. Zaledwie 16% z nich wierzy, że to właśnie wtyczkowozy mają być przyszłością. Większość stawia na auta ze spalin Nowym przedłużaczem typu Chevrolet Volt czy na hybrydy pokroju Toyota Prius. Chyba jakieś pół roku temu nabijaliśmy się z raportu przygotowanego przez marketingowców od siedmiu boleści pracujących na zlecenie jakiejś ekologicznej organizacji. I według tego raportu do roku 2020 po drogach świata miało jeździć ponad milion samochodów zasilanych wodorem, a tych samochodów elektrycznych miało być jeszcze więcej. Jak widać, rewolucja w motoryzacji to jeszcze bardzo długa droga. Znaczy szykuje się jakaś rewolucja w świecie motocykli. Być może jednak na razie przynajmniej nic nam na ten temat nie wiadomo, chociaż czasem warto przyjrzeć się jak miłośników jednośladów traktuje nasze państwo, a jakie utrudnienia czy ułatwienia są winnych. to na co z całą pewnością możemy narzekać to idiotyczne bariery energochonne, czy raczej nie bariery, tylko linowa pułapka, która w razie drobnej wywrotki zrobi z kierowcy grubo posiekaną sałatkę. Zmienić miały się również przepisy. Według nowych adept, czyli kursant musiałby zaznać jazdy w warunkach górskich czy na autostradzie, co jest bardzo dobrym pomysłem pod warunkiem, że władze wybudują w końcu te autostrady, bo z niektórych miejsc w Polsce trzeba by kilka godzin jechać. Gór raczej nikt nie wybuduje, więc przez moment wydawało się, że mieszkańcy Gdańska będą musieli jechać kilkaset kilometrów, by ten bzdurny punkt zaliczyć. O tekstach rodem z lat 50. czy 60. nawet nie wspominamy. Na szczęście wygląda na to, że projekt trafi do kosza i w tym przynajmniej roku wszystko będzie po staremu. Marna to pociecha, bo świadomość, że odpowiedzialni za ten idiotyczny wymysł ciągle tam pracują jest, ale zawsze. Za to w Indonezji, kraju, w którym motocykli, skuterów i ogólnie jednościa. Jest mnóstwo. Otwarto właśnie pierwszą stację benzynową przeznaczoną wyłącznie dla motocyklistów. U nas też by się coś takiego przydało. Czekanie w ciężkim kombinezonie, aż miłośnicy hot dogów zdecydują się na sos, nie należy do szczególnie przyjemnych. I to już wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie państwu dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika już jutro. Do zobaczenia.